Jest niedziela, minęła 20, bo mamy nową porę nadawania. Jest zielona poświata, a to znaczy, że jak co tydzień o tej porze, witam Ciebie bardzo serdecznie w spiskowych teoriach. A jeżeli wyłączyłeś dla mnie adblocka, żeby dać mi szansę zarobić na mojej pracy, dzięki temu, że Ty dasz szansę wyświetlić się reklamom, to bardzo, bardzo serdecznie tobie dziękuję, i przypominam o zasadzie nie niedziela. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli do wtorku do północy uda Wam się wbić pod tym materiałem 5000 łapek w górę, to w nadchodzącym tygodniu dostaniecie ode mnie dodatkową, drugą, spiskową teorię, ale jeżeli tych łapek będzie nie 5, a 15 tysięcy, to w nadchodzącym tygodniu dostaniecie nie jedną, a dwie dodatkowe spiskowe teorie, także w sumie będą aż trzy. A dziś dziś temat naprawdę od dawna oczekiwany, wiele razy pojawiający się w waszych prośbach o Edgarze Caseie, zwanym śpiącym prorokiem, chociaż po przeanalizowaniu jego sylwetki i dokonań. Bardziej trafne wydaje mi się nazwanie go Prorokiem Astralnym, ale będę trzymał się tego tak, jak Wy go nazywacie i jak nazywa się go w źródłach. Edgar Cayce, który urodził się jeszcze w XIX wieku, konkretnie w roku 1877, a zmarł pod koniec II światowej w styczniu roku 1947, czerpał swoje. Wizje, a w zasadzie informacje z dziwnych transów, które nie były ani snem, ani hipnozą. Były właśnie transem, który sądząc po opisie, najbardziej pasuje jako podróż ciała astralnego do czegoś, co na internecie nazywa się kroniką akaszy. Takim. Swoistym miejscem na planie astralnym, na którym to można dzięki odpowiedniemu dostrojeniu się czerpać informacje z nieograniczonej bazy wiedzy, zarówno co do przeszłości, przyszłości, jak i teraźniejszości świata. Edgar Cayce wprowadzał się w takie stany sam, bez niczyjej pomocy, choć pierwszy raz w taki stan prowadzony został również przez siebie, ale gdy próbowano go poddać hipnozie. W czasie takiego stanu był świadomy, choć na początku bardzo, bardzo wyraźnie się jakby dostrajał do miejsca w czasie lub też do osoby i w takim półśnie, półletargu, letargu, transie rozmawiał. Rozmawiał z osobą, która zadawała mu pytania, która była obecna przy robieniu tej, nazwijmy to umownie, wizji i robiła coś razem z caseem, co nazwano Readings. Readingsy. Readings. Tak, tak po angielsku to się nazywa. Nie będę tego tłumaczył, czyli takie zapisy. Zapisy tego, co Edgar Case mówił w czasie swoich transów. Mówił rzeczy bardzo różne. Zwykle, a przez około 21 lat. Swojej działalności jako medium, osoba zdolna do podróży astralnych, jasnowidz prorok, jak to zwał, tak to zwał, przez około 20 lat zajmował się w ten sposób diagnostyką chorób i pomaganiem ludziom. Przy czym, co bardzo ważne, nie robił tego w sposób szarlatański, tylko w sposób jak najbardziej szanujący wiedzę medyczną. Case wprowadzał się w stan i Odszukiwał właściwą osobę. Osoba ta mogła znajdować się koło niego i, znajdować, i zadawać mu pytania, lub mogła znajdować się w dowolnym innym miejscu na Ziemi, byleby case dostał informację, w którym miejscu na Ziemi ona się znajduje i otrzymywał podstawowe informacje, które byłyby konieczne do zidentyfikowania tej osoby, namierzenia jej poprzez plan astralny, takie jak imię, nazwisko. Zero informacji szczegółowych dotyczących stanu zdrowia, i tak dalej. Case taką osobę był w stanie niejako namierzyć i zdiagnozować za pomocą swojej wizji. Mówił, co tej osobie dolega, a także jak tą osobę według niego powinno się leczyć. Używał przy tym bardzo skomplikowanych pojęć naukowych, pojęć medycznych. Często dołączał pewne opisy różnych mikstur, środków leczniczych, a także urządzeń. Jeszcze raz podkreślę, wyrażał się bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo, bardzo naukowo, i wręcz na podstawie tego, co mówił, powstawały schematy, na podstawie których dawało się to urządzenia zrobić. Następnie case. Edgar Case prosił, żeby z tą dokumentacją osoba udała się do lekarza. Jeszcze raz podkreślę, szanował medyków. Nie sugerował, żeby leczyć się na podstawie jego diagnozy, tylko żeby pójść z tym do lekarza i żeby lekarz ocenił to, co on mówi i na podstawie tego. Być może zaczął leczyć pacjenta. No i rzeczywiście tak się działo. Lekarze byli pod niesamowitą e, wręcz. pod niesamowitym wręcz wrażeniem, jak człowiek, który był dość prosty, niewykształcony, a przypomnijmy, to było dobrze ponad 100 lat temu, nie było wtedy internetu. Jakim cudem on się wyrażał w sposób tak dokładny, fachowy, jakim cudem on w ogóle znał ten język. Nie mówiąc już o tym, że jak podają źródła, a są to źródła między innymi takie jak telewizja Polsat, ale także stowarzyszenie jego pamięci, które prowadzą do dzisiaj jego potomkowie, i też są różne źródła w postaci artykułów i wypowiedzi samych lekarzy, że rzeczywiście oni już jakby naprowadzeni przez Kejsa na to, co pacjentowi może dolegać, zbadali dokładnie pacjenta pod tym kierunkiem. Okazało się że rzeczywiście, diagnoza Kejsa była trafna. Następnie już tacy zdziwieni, że kurczę, jakim cudem ten prosty człowiek e, mówi tak skomplikowanym, fachowym językiem, zupełnie jakby był inżynierem, jednocześnie medykiem i jego diagnoza o dziwo okazała się trafna, mimo że mieszkał na drugiej. W drugiej części Stanów Zjednoczonych, a czasem także i na innym kontynencie, bo do Case'a trafiały także sprawy z Europy, w tym z Polski. No, zaczynali się pochylać, że kurczę, no, może warto też pochylić się nad preparatami, które on opisał zrobić je i spróbować wdrożyć tą jego metodę leczenia. I okazuje się, że zadziwiająco często ludzie po jego wizji byli dobrze leczeni przez lekarza. Jeszcze raz podkreślę, zero szarlatanerii. Taki najbardziej ciekawy przypadek, również potwierdzony przez medycynę, był taki, że to jest źródło Polsat, konkretnie strefa 11, bodajże ten program się nazywał, w którym to oglądałem. Kobiecie zdiagnozowano raka. W bardzo specyficznym miejscu ciała, raka, guza, i zaczęto no, wdrażać w związku z tym procedury. Yy, w związku z tym, że no, pani miała nowotwór. No ale pani zwróciła się o pomoc do Kejsa. Case Kejs wszedł w ten swój stan śpiącego proroka, wszedł w ten stan astralny. Zrobił tego readingsa. No i z tego readingsa wyszło, że pani nie ma raka, że pani jest w ciąży. Pani poszła z tym do innego lekarza niż onkolog, tylko poszła do ginekologa. Ginekolog panią zbadał. Ginekolog powiedział do pani, proszę pani, proszę natychmiast yy, pójść do onkologa, zrobimy konsylium onkologiczno-położnicze, bo pani jest w ciąży. No i okazało się, że pani nie ma raka, że yy, ten onkolog pomylił guza z płodem, tak to chyba można powiedzieć, czy z małym dzieciątkiem w łonie mamusi. Nie wnikam. Kobieta urodziła to dziecko, było co prawda słabe, no bo tam już początki um, leczenia onkologicznego zostały wdrożone, ale się urodziło, przeżyło i dalej pani um, poszła z tym do Kejsa. Kejs również Zaproponował diagnozę, zaproponował leczenie. Lekarz stwierdził, że OK, dziecko dziecko przeżyło, dziecko wyrosło na zdrowego człowieka. Jeszcze raz podkreślę, on nie leczył, że zero szarlatanerii. On podpowiadał lekarz, on stawiał diagnozę, którą potem lekarze weryfikowali i on proponował leczenie, ale to lekarze wdrażali to leczenie po zapoznaniu się ze swoją wiedzą medyczną. To jest ważne chociażby dla odróżnienia czasów dzisiejszych, gdzie jest pełno szarlatanów, którzy próbują leczyć. I ja... Tu było zupełnie co innego. Case dał też bardzo wiele przepowiedni, między innymi odnośnie Trzeciej Światowej, symptomów jej nadejścia. Nie będę ukrywał, że te symptomy już się zaczynają wypełniać. Case przewidział także na samym początku XX wieku, że będzie efekt cieplarniany. Przewidział atak na World Trade Center. Przewidział obalenie komunizmu i zezwolenie na wiarę chrześcijańską w Rosji. O tym zresztą w dalszej części będzie dość dużo. Przewidział przebiegunowanie. Na początku XX wieku przewidział zmianę biegunów magnetycznych Ziemi. Dzisiaj już wiemy, że to jest fakt. Przewidział powstanie Izraela. Ja przypominam, że on zmarł, zanim Izrael powstał. No i przewidział wybuch II Światowej, dojście do władzy niesławnego akwarysty i wielu, wielu, wielu innych chorych ludzi. Przewidział także, jakie będą symptomy przed rozpoczęciem III Światowej. Nie ukrywam, że ona, te symptomy już się. Zaczynają sprawdzać. O tym będzie. już się, po prostu niektóre te symptomy się już sprawdziło. O tym będzie w dalszej części tego bloga. Ale także przewidział przebieg tej trzeciej światowej, a także co na niej po niej nastąpi. Nie ukrywam, że Edgar Case ma dobre wiadomości do ludzi zamieszkujących teren polski. Oberwiemy, ale dużo dużo mniej niż inni. A po Trzeciej światowej los Polski, Polaków, a także los całych Słowian, bo tutaj mniej o Polsce mówił Case, bardziej o Słowianach, będzie dość naprawdę fantastyczny i użył takiego określenia iskra zmian duchowych, która wyjdzie z Polski. E, o tym będzie w oddzielnym vlogu, nie ukrywam, Case mówił bardzo dużo o Polsce i Polakach, o terenach Polski o rzeczach, które Polski dotyczyło. Tych readingsów było według różnych źródeł 13 tysięcy, a według innych źródeł 23 tysiące. Więc sami rozumiecie, jest ich bardzo, bardzo dużo. One są zdigitalizowane, dostępne w siedzibie stowarzyszenia, które promuje, propaguje pana Kejsa. Napisano też o nim całą masą książek. Jeśli nie zapomnę, to w pierwszej dniu opisu dam wam link do miejsca, gdzie można sobie te książki jest lista tych książek dostępnych w Polsce i lista do miejsc, gdzie można je kupić aktualnie najtaniej. Także polecam tam wejść, pochodzić, poklikać, poszukać właśnie różne są książki najtaniej. Jeśli nie zapomnę, to to wam wrzucę, jeśli zapomnę, to przepraszam. Ech. Co ważne, właśnie, case, o, o, że, że w sumie dla Polski będzie ok, ale on właśnie bardzo dużo pisał. Pisał na przykład, do Case'a można było się zwrócić y, z pytaniami osobistymi i na przykład y, 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 w strefie 11, chyba tak to się nazywało, y, na Polsacie opisywano taką historię jak Pewien kontrahent Polaka. Pytał się, czy ten Polak jest godny zaufania, czy wypełni zobowiązania i tak dalej, i tak dalej. To było naprawdę bardzo dużo, ale bardzo dużo było też o przyszłości Polski, o, która już częściowo stała się przeszłością i się zgadza, ale także o teraźniejszości Polski, i na szczęście o przyszłości Polski mamy jak, jakąś przyszłość i o tym będzie oddzielny vlog, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeśli dacie bardzo dużo łapę w górę, komentarzy i udostępnień, ten vlog się bardzo dobrze poniesie, to może w ramach niedzieli to zrobimy, bardzo bym chciał. Ale także e, Edgar Case, e, dzięki swoim podróżom astralnym mówił wiele o przeszłości Ziemi, przeszłości ludzkości, przeszłości raz poprzedzających ludzkość i o dalekiej przyszłości człowieka mówił między innymi o, o tym, o czymś, co się nazywa Hall of Records, bo w ogóle, o może zacznijmy od tego. Case mówił bardzo dużo o lemuri, o Lemurii jeszcze nie mieliśmy vloga, ale mówił także o Atlantydzie i wielu, wielu innych takich Rzeczach, które dzisiaj są właśnie z kręgu spiskowych teorii, czyli o wielkich cywilizacjach, dziś byśmy powiedzieli, przedresetowych. Mówił także, że, że Atlanci zdawali sobie sprawę, że ich cywilizacja zostanie zniszczona i uciekli, rozpieszli się po świecie. Według Keysa trafili m.in. do Egiptu, gdzie stworzyli tak zwane Hall of Records, czyli taką swoistą bibliotekę, w której ukryte jest wszechwiedza Atlantów? Coś, 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 coś takiego, nie? Taka biblioteka, spuścizna naukowa, spuścizna wiedzy po Atlantach. I ona jest według case'a ukryta pod ziemią. Pod ziemią jest podziemna biblioteka wiedzy z Atlantydy. Ukryta jest w Egipcie, niedaleko piramid, a wejście do niej strzeże Sphinx. I o tym był już vlog. Więc ja będę się na tym rozpisywał, tylko albo w pierwszej, albo w drugiej linii opisu dam link. Ten vlog nazywa się Hall of Records, Egypt, y, y, Egipski Sfinks, Tajemnica. Właśnie dlaczego jest napisane Egipt, Sphinx"? Powinno być tylko tajem... Hall of Records, Tajemnica Sfinksa. Zły tytuł dałem, przepraszam, będę musiał go poprawić. Hall of Records, Egipt, Sphinx", Tajemnica Sfinksa, y, Edgar Case i Podziemna Biblioteka z Atlantydy. Tam dokładnie sobie jest właśnie informacja o tym, co było w Egipcie, dalej, Więc po prostu zapraszam do przejrzenia sobie tego. Na potrzeby tego vloga musi wystarczyć tylko tyle, że odnalezienie Hell of Records, które nastąpi niedługo po Trzeciej światowej, które, jeśli te symptomy, nie przestaną się spełniać tak szybko, to nastąpi bardzo niedługo, zwłaszcza, że ja nie ukrywam, że co najmniej dwa symptomy pasują mi do obecnej sytuacji geopolitycznej. Moim zdaniem spełniają się właśnie w tym momencie. Jeśli mam rację, to trzecia światowa nastąpi w ciągu niedługiego czasu, ale na szczęście raczej liczonego w latach, a nie w dniach. Niemniej jednak, no to za naszego życia niestety przeżyjemy trzecią światową. Znaczy, na szczęście jest szansa, że nam się uda przeżyć, bo żyjemy na terenie Polski, a ten teren ma być w miarę bezpieczny, przy czym Trzymałbym się z dala od wybrzeża. O tym za chwilkę będzie w szczegółach. Um, hmm, a zaraz potem ludzkość ma odkryć Hall of Records, gdyż naukowcy podobno już wiedzą, gdzie się to znajduje. Już podobno były nawet um, ekspedycje, tylko te ekspedycje um, zostały zatrzymane przez tych, którzy rządzą światem z drugiego siedzenia. I oni mają się wzajemnie wyniszczyć w czasie trzeciej światowej, i gdy oni znikną, bo będą wyniszczeni, wróci prawdziwa nauka, prawdziwi naukowcy, nie będący na usługach bardzo możnych tego świata, tylko na usługach chęci zdobywania wiedzy, oni mają dotrzeć do tego Halow Records, otworzyć je, odczytać i piguła informacji, która będzie tam zawarta, nie tylko pomoże światu przejść zmiany duchowe, biorąc, i kojarząc to z tą iskrą zmian, która ma wyjść z Polski, tak mam wrażenie, że ci naukowcy mogą być Polakami i mogą przywieźć to Hall of Records do Polski. Także tutaj będzie ta duchowość, zmiana, my mamy przestać być tacy wojowniczy, źli, niedobrze, wyniszczać się nawzajem, a mamy zdać sobie sprawę, że to, co jest fajne, to życie w dobrobycie i cieszenie się tym życiem, ale także. Mamy bardzo szybko zacząć ewoluować w, spo, w, w sposób duchowy, dzięki czemu mają się u nas obudzić e, pewne zdolności, które dzisiaj byśmy nazwali parapsychologicznymi, tak jak telepatia, zdolność patrzenia, tzw. trzecim okiem, itd., itd. To ma stać się zupełnie normalne i naturalne, mamy stać się wszyscy, jak to jest ujęte w źródłach. Istotami takimi, jakie w przeszłości nazywaliśmy bogami, czyli rozumiem, że bardzo mocno ewolujemy, bardzo mocno technika ma pójść do przodu, w związku z tym mamy napotkać inne cywilizacje i tak dalej, ale to już są bardzo, bardzo dalekie czasy. Raczej tego nie dożyjemy, choć bardzo mocno wiąże się to z babą bangą, a nie ma żadnych dowodów na to, żeby Edgar Case. Na, nie tylko, żeby miał kontakt z babą Wangą, ale żeby w ogóle jakkolwiek wiedział o istnieniu, podobnie jak baba Wanga nie mogła wiedzieć o Edgarze Case'ie. Niemniej jednak wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. I zaraz sobie o tym porozmawiamy, zaraz sobie porozmawiamy o Trzeciej Światowej, porozmawiamy sobie o Rosji, e, porozmawiamy sobie o innych, e, innych, e, Przepraszam, o innych rzeczach, które Case przewidział, a jest ich naprawdę bardzo dużo, i właśnie bardzo to się wiązało z innymi przepowiedniami itd. Te źródła też nie będę ukrywał, że one się troszeczkę od siebie różnią, troszeczkę są od siebie czasem sprzeczne, ale na szczęście tylko w niewielkich. Szczegółach, będzie o Rosji, ale może najpierw zacznijmy od dwóch rzeczy. Pierwsza, coś co zwykle jest na samym początku, ale tym razem byłem tak zaferowany tak wielką postacią i tym, że wreszcie, wreszcie, wreszcie zgłębiłem temat na tyle, żeby być w stanie popowiadać Wam o Edgarze Kejsie śpiącym proroku, że zapomniałem. Słuchajcie, film, który właśnie oglądacie, należy do serii Spiskowe Teorie. A spiskowe teorie jest to seria rozrywkowa. Spiskowe teorie przedstawiam tak, jak przedstawione są one w internecie. To, że jakąś spiskową teorię przedstawiam, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę. Nawet jeśli, tak jak w tym przypadku, jestem bardzo mocno podekscytowany i chciałbym wierzyć. Ale właśnie to, co robię, to, yy, 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 to poddaję ją analizie logicznej, Połączeniu, syntezie, innym tego typu rzeczom, podkreślając jednocześnie, że to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe, ale to, że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy, że musi być nieprawdziwe. Zacznijmy może od jak najbardziej mainstreamowego źródła, jakim jest Wikipedia. Tam jest wpis, po prostu, który jest zatytułowany Edgar Case. Śpiący prorok, urodzony 18 marca 1877 roku na, na farmie w Hopkinsville w Kentucky. Zmarł 3 stycznia roku 1945 w Virginia Beach w Virginii, Amerykański mistyk, który twierdził, że posiadał zdolności jasnowidzenia i uzdrowiciela duchowego. Życiorys. Urodził się w roku 1877, w wieku 20 lat nagle utracił głos. E, tutaj jest nie do końca e, precyzyjnie napisane w tym źródle: utracił zdolność głośnego mówienia. Po prostu zaczął szeptać. Tak się co jakiś czas dzieje, to nie wiem na jakiej zasadzie to się dzieje, ale rzeczywiście niektórzy ludzie czasem mogą tylko szeptać. Nie wiem dlaczego nie mogą mówić głośno, ale takie szeptanie. No i właśnie on utracił głos w takim znaczeniu, że nie mógł mówić, nie mógł krzyczeć, nie mógł śpiewać, mógł szeptać tylko. E, czyli to było, słuchajcie, jeszcze w XIX wieku. Bo urodził się tylko w 1887 plus 20, to jest 1897. Nagle utracił głos. Lekarze bezskutecznie starali się mu pomóc. Jego przyjaciel, początkujący lekarz Al Klein. Wprowadził Sejna w sens hipnotyczny. To również jest nie do końca precyzyjnie powiedziano, Go usiłował wprowadzić w stan hipnotyczny, ale Case nie dał się wprowadzić przed taki swoisty inny stan medytacji, letargu, coś podobnego. Podczas którego Case miał sam znaleźć receptę na swoją dolegliwość, dzięki czemu całkowicie odzyskał mowę. Po namowach doktora Wesleya H. Ketchuma, Case... Zaczął regularnie poddawać się hipnozie, w której miał, i tutaj znowu nie poddawać, tylko wchodzić w tę trasę, w której miał wydawać polecenia, jak pomóc danemu pacjentowi. Sami, sami widzicie, tutaj jest nawet napisane, że też to było, wszystko było pod nawet nie za wiedzą lekarza, co pod mm, nadzorem lekarza, który jakby nad tym wszystkim czuwał. I co jest jeszcze bardzo ważne, to, że case stracił głos, zostało. Jest dokumentacja medyczna, że stracił głos i to, że potem go biał, to jest nie tylko dokumentacja medyczna, ale on potem, no, no wszyscy słyszeli, że miał ten głos, prawda? Ech, część zregularnych w czasie których miał wydawać polecenia, jak pomóc danemu pacjentowi. Od tej metody zaczął być nazywany śpiącym prorokiem. Pacjenci byli dla niego anonimowi. I też znowu nie wszyscy, niektórzy do niego przychodzili, więc ich widział. Podawano mu jedynie nazwisko i aktualne miejsce przebywania danej osoby. Mimo, że Case nie był wykształconym człowiekiem, wkrótce zaczął wydawać tak zwane readings, w których były opisane fachowym językiem różne dolegliwości i sposoby, jak sobie z nimi radzić. Powstało ich około 30 tysięcy. Tutaj mamy jeszcze inne źródło, że 30 tysięcy. Ciągle się ta trójka pojawia, nie? 13 tysięcy, 23 tysiące, teraz 30 tysięcy. Kariera Jasnowidza. Edgar Case e, przez swoich zwolenników, był uznawany również za Jasnowidza. Miał przepowiedzieć takie wydarzenia jak e, topnienie lodowców. Przypominam, że to był sam to był przełom XIX i XX wieku, wtedy jeszcze o efekcie teplariady nikt nie słyszał. Topnienie lodowców, zmiany klimatyczne, trzęsienia ziemi, przechylanie się osi kuli ziemskiej i przesunięcie się biegunów, jak również wydarzeń politycznych dotyczące na przykład Rosji w latach 1958 i do 1998 albo zburzenia Nowego Jorku. Rozumiem, że chodzi o wieżę Światowej Organizacji Handlu. W przeciwieństwie do wizji dotyczących przeszłości, większość jego przewidywania dotyczącego przyszłości była niejasna i zaszyfrowana. Ponieważ Case wierzył w reinkarnację, szereg jego szczegółowych opowiadań dotyczyło dawnych cywilizacji, takich jak Og, Lemuria, Atlantyt, czy stalożytny Egipt. Głosił, że Atlantyda była wysoko rozwiniętą i zaawansowaną technicznie cywilizacją, a on sam w poprzednim wcieleniu był atlantyckim kapłanem. Twierdził, że kompleks piramid w Gizie powstał 10500 lat przed naszą erą. Tutaj serdecznie zachęcam właśnie, żebyście obejrzeli ten materiał o Gizie o Sfinksie, bo tu się okazuje, że również inni. Znaczy, nie również inni naukowcy, bo nie był naukowcem, tylko naukowcy zaczynają wątpić w oficjalne datowanie e, e, okresu powstania piramid. Właśnie ten, e, te 10 tysięcy lat przed naszą erą, czyli 12,5 tysiąca lat temu, pojawia się też w różnych szacunkach naukowych. Ciekawe, prawda? E, utrzymywał także, że pod Wielkim Sfinksem znajduje się podziemna komnata zapisku, czyli właśnie Hall of Records, gdzie ukryta została tajemni, tajemna wiedza Atlantów. W tzw. live readings wspominał m.in. o pierwszych wędrówkach ludzi w rejony Pirenejów, według niektórych interpretacji przypuszcza się, że miał na myśli dzisiejszych Basków mieszkających między Francją a Hiszpanią i znacznie odróżniających się kulturowo-językowo od zwych sąsiadów, a także o Imperium Inków, i ludach tworzących cywilizację egipską. Jego zwolennicy uważają, że wiele wizji, o których Case mówił podczas swoich sensów hipnotycznych, została potwierdzona przez współczesnych naukowców. Na przykład to, że Nil miał płynąć w kierunku zachodnim i wpadać do Atlantyku. No też, też słyszałem o tym, że naukowcy właśnie potwierdzili, że bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Było to inaczej, właśnie, tak jak tutaj Case mówi o tym Nilu. W 1961 roku Edgar założył Virginia w Virginia Beach w USA, w USA Fundację Edgar Case Association of Research and Enle Enligment, która opiekuje się obecnie jego spadkiem oraz prowadzi metody leczenia według wskazówek Case'a. No właśnie, książek. Bardzo, bardzo dużo na jego temat. Powstało. No i może zanim sobie powiemy o tej Rosji i o tych innych, bo tutaj jest taki tekst: Rosja, nadzieją światową. To nie mój tekst, to Onet go wymyślił. Jak najbardziej mięstymowe medium, więc bardzo proszę mnie się tutaj nie czepiać. Natomiast może najpierw właśnie popowiadamy sobie o tym, co jeszcze Case przewidział. Co sobie wynotowałem z innych źródeł na samym początku XX wieku przewidział efekt cieplarniany, to już chyba było, atak na World Center, wydaje mi się, że pod inną nazwą było, obalenie komunizmu i zezwolenie na wiarę chrześcijańską w Rosji, o tym będzie jeszcze dokładniej przebiegunowanie, powstanie Izraela, a także miejsce jego powstania i pośrednio, moim zdaniem, również to, że Izrael odegra kluczową rolę w początku Trzeciej Światowej. Trzecia Światowa. Od czego według Kejsa się zacznie? Od... ma być poprzedzona, znaczy, ma być poprzedzona arabską wiosną. Znaczy Kejs nie nazywa tego arabską wiosną, ale dokładnie opisuje e, wydarzenia, które my nazywamy arabską wiosną, zarówno w Egipcie, e, jak i w Syrii i wielu, wielu innych miejscach. Powstanie państwa islamskiego, to, że będzie ono wojowało terrorem, nie tylko na, na tym terenie, gdzie powstanie, ale także w Europie, i tak dalej, Bardzo, bardzo dokładnie to przewidział. Następnie ma być, Trzecia Światowa, ma być poprzedzona sytuacją, w której Izrael, on zobaczy, także już tu Izrael występuje, a przypominam, że on zmarł przed Drugą Światową. Czyli on zmarł zanim Izrael powstał, a on już tutaj mówi o roli Izraela w pewnych rzeczach. W tym wypadku o, tym, o, o wydarzeniach, które poprzedzą Trzecią Światową. Izrael będzie się wydawał osamotniony, ale tak naprawdę nie będzie osamotniony. I to ma być tuż przed Trzecią Światową. Następnie już się zaczyna w tym momencie Trzecia Światowa. Ma się zacząć od ataku Chin i Turcji na Rosję. Chiny i Turcja wspólnie zaatakują Rosję. Od tego się zacznie Trzecia Światowa. Ale e, Zatakują w bardzo specyficznym momencie. Zatakują, gdy Rosja będzie osłabiona, gdyż Rosja będzie zajęta przygotowaniami do działań na terenie Izraela. Czyli Rosja będzie zajęta jakimiś przy, przygotowaniami do, do działań na terenie Izraela, więc będzie zajęta, więc osłabiona, związana, i w tym momencie Chiny i Turcja znienacka zaatakują Rosję. No to mi się nie ukrywam kojarzy z obecnymi wydarzeniami w Izraelu, gdzie Rosja bardzo mocno angażuje się w takie działania przeciw Izraelowi. O tym mówiłem właśnie, nie tylko w spiskowych teoriach, ale również w komentatorze i w materiale z Krzysztofem Jackowskim, Tak bardzo, bardzo mocno podkreślałem właśnie, że, że ta sytuacja jest taka, że tutaj oto niejako Turcja tak trochę podpuszcza Rosję, zbiera taką, mm, taką koalicję antyizraelską, i, i wygląda na to, że Rosja jakby złapała haczyk, że zaczyna się tam w te mm, działania przeciwko Izraelowi nie tyle mieszać, co wręcz je organizować. I wygląda na to, że wygrywa, ale Krzysztof Jackowski bardzo sprawnie zauważył, że to może być podpucha. Ja do tego dodaję, że ach, jeszcze wygląda na to, że, że Izrael się cofnął, ale wygląda na to, że też nie do końca, bo już po tym jak jednostronnie ogłosił zawieszenie broni i tak dalej, i tak dalej, to nagle znowu, znaczy nie jednostronnie, bo, bo Hamas też na to przystał, to znowu weszli do meczetu Al-Aqsa i zaczęli tam bić ludzi. Do takie bardzo, bardzo dziwne sytuacje, że się tak. Przepraszam. Co ja chciałem powiedzieć, yy, to to, że. Ach, przepraszam, zaciąłem się. Że tutaj właśnie to tak trochę też wygląda, właśnie jakby ktoś próbował Rosję wciągnąć w jakiś atak na Izrael, i ja tam zwróciłem uwagę, że może, być, że może tak być, że Turcja z Rosją e, za coś zrobią przeciwko Izraelowi. A ja Krzysztof Jaskowski mówił, że wcale to jest takie pewne, że ta Turcja. Może tylko podpuszczać Rosję, żeby Rosja się zaangażowała. Tutaj Rosja by się mogła zaangażować w Izraelu, przeciwko Izraelowi, więc Stany Zjednoczone by się włączyły przeciwko Rosji w Izraelu, coś takiego, czy w okolicach Izraela coś takiego i w tym momencie Rosja miałaby takie jakby otwarte podbrzusze i Bach, Chiny z Turcją mogłyby uderzyć. Bardzo, bardzo mi to pasuje do obecnej sytuacji. Oczywiście. W sposób oczywisty to nie jest tak, że ja bym chciał, żeby tak było, no ale powiedzmy, że, że mi to pasuje, tak? Eee, w, bardzo, bardzo, bardzo dziwnie. Eee, następnie, jak e, ta Rosja będzie jeszcze bardziej osłabiona. Bo będzie związana walką z Chinami i z Turcją, to na tą osłabioną Rosję ma pójść atak. I właśnie tutaj są różne, różne źródła różnie pokazują. Jedne źródła mówią o ataku Niemiec na Rosję, a drugie o ataku z Niemiec na Rosję. Wydaje mi się, że atak Niemiec na Rosję, to raczej nie jest coś, co mogłoby się wydarzyć w obecnej rzeczywistości. Z dwóch powodów. Po pierwsze, Niemcy nie mają żadnego. Interesu w atakowaniu Rosji, bo z nimi współpracują gospodarczo i mają z tego pieniądze, i... a po ataku by przestały. Natomiast zagrabianie terenu Rosji nie wydaje się sensowne z niemieckiego punktu widzenia. To jest jeden powód. Natomiast drugi powód jest taki, że czym Niemcy zaatakują Rosję? Jak ich armia jest w stanie degrengolady. No, tak mi się wydaje, że nawet bardzo, bardzo osłabiona Rosja nie miałaby większych problemów, żeby zrobić pat i zrzucić Niemcy. Natomiast atak z terenów Rosji, z terenów Niemiec, wydaje się już jak najbardziej całkowicie, e, całkowicie realny. E, z tego powodu, że na terenie Niemiec. Mamy stacjonujące duże siły amerykańskie. O, i to już się składa do kupy, tak? Rosja, która jest wrogiem Stanów Zjednoczonych, a więc Stany Zjednoczone są wrogiem Rosji, dlatego Rosja, która by się poważyła działać przeciwko Izraelowi, więc jeszcze bardziej zdenerwowała Stany Zjednoczone, i by była bardzo osłabiona tym, że walczy z Chinami i z Turcją. Zdziwiłbym się, gdyby Stany Zjednoczone nie, zaata nie zaatakowały, zwłaszcza, że mogłyby działać na zasadzie takiej, że ok, teraz te dwie potęgi walczą przeciwko Rosji, ale następnie w kolejce jesteśmy my. Więc staraliby się zająć jak najwięcej terytorium Rosji dla siebie, żeby nie wpadło w łapy koalicji chińsko-tureckiej. Bardzo logiczne i bardzo pasujące do możliwego scenariusza, który mógłby się zadziać w chwili obecnej. Mhm. E. Następnie ma być kontratak na Niemcy, czyli Rosjanie zrobią kontratak na Niemcy, czyli odeprą ten atak niemiecki i pójdzie atak w stronę Niemiec. To się wiąże z ojcem Klimuszko bodajże. Ojciec Klimuszko y, mówił właśnie, że będą tak przemarsze wojsk. I co ciekawe, też mówił, że polskie wojsko pójdzie w stronę Niemiec. Czy to jakby sojusz polsko-rosyjski? To już mi się wydaje, że przy obecnej władzy politycznej w Polsce jest aktualnie niemożliwe. Niemniej jednak, co jest bardzo ważne, y, według Edgara Keysa Polska nie będzie sama w sobie zaangażowana w ten konflikt, a jedynie przez, um, przez terytorium Polski przejdą wojska, czyli Niemcy chcą zaatakować Rosję, przejdą przez Polskę, a potem Rosja, ro, wyprowadzając kontratak na Niemcy. Też przejdzie przez Polskę, ale nie zaatakuje polskich sił, i wydaje się, że jakby ten do tego kontrataku rosyjskiego albo polskie wojsko się dołączy, albo już po tym, jak Niemcy zostaną zmiażdżone przez Rosję, to my sobie wjedziemy do Niemiec i weźmiemy sobie część Niemiec dla Polski. Też wydaje się mało prawdopodobne, bo my Polacy raczej nie jesteśmy agresywni. Niemniej jednak różnie może być. To, co dla mnie, jako dla Polaka, jest ważne, to to, że nie będą się strzelać na terenie Polski, nie odpalą tutaj atomic. Przeżyjemy. Wprawdzie e, zapowiedziane jest użycie broni, cytuję, która zaleje dużą część Europy. To mi się kojarzy z, ze scenariuszem Sacharowa. O scenariuszu Sacharowa był już film w ramach spiskowych teorii i co bardzo ciekawe, ostatnio w komentatorze o tym było, gdyż e, potwierdzono oficjalnie, że Rosja pracuje. A to bardzo możliwe, że, że oznacza, że już ma eee, broń potrzebną do zrealizowania scenariusza Sacharowa, że Rosja dąży w tą stronę, żeby móc go zrealizować. W wielkim skrócie dla tych, którzy nie oglądali, scenariusz Sacharowa polega na tym, że przy pomocy e, odpalenia silnych ładunków podwodnych, atomowych. Tworzy się coś, co bardzo mocno przypomina falę tsunami bardzo wysoką i bardzo silną, która się wdziera bardzo głęboko w ląd. Być może to będzie tym elementem, który sprawi, że Rosja, mimo wszystko, jakoś będzie w stanie walcząc z trzema mocarstwami, jakoś sobie w miarę poradzić, bo przynajmniej tych Niemców odpędzą. I że właśnie w wyniku tego duża część Europy będzie pod wodą i też część Polski będzie pod wodą, ale tylko mała część Polski będzie pod wodą i niedługo. Polska będzie zniszczona, ale bardzo mało zniszczona. Po konflikcie duża rola Polski i innych narodów słowiańskich, które albo się z Polską sprzymierzą, albo wręcz dołączą do Polski. Tutaj są różne interpretacje tych readingsów. Iskra duchowych zmian ma wyjść z narodów słowiańskich, których przywódcą będzie Polska. We wielkim uproszczeniu, właśnie ma wyjść z Polski. Następnie, po III światowej, ma być wspaniała przyszłość. Po odnalezieniu, właśnie wspomnianego już przeze mnie, Hall of Records, ma być bardzo duży boost duchowy, naukowy, kulturowy świata. I o tym, jak będziecie chcieli, to będzie w oddzielnym vlogu. Um, natomiast teraz może sobie właśnie przeczytajmy o tym, co w Super Ekspresie i w AstroWebie napisali a propos tego, jak ma wyglądać trzecia światowa, oczywiście na podstawie Edgara Keysa, Najpierw SuperExpress. Według tego amerykańskiego jasnowidza na Bliskim Wschodzie pojawi się szalony despota, który rozpęta wielką wojnę, fala rewolucji w krajach arabskich. No to już mieliśmy. Walki w Syrii, które będą niedługo przed Trzecią Światową. No fala rewolucji w krajach arabskich to już była. Walki w Syrii były i się toczą. No to teraz będzie Trzecia Światowa. Ten wielki despota, który tam się pojawi, no to oczywiście się kojarzy z wieloma, z wieloma ludźmi. tak? Przede wszystkim taki wielki despota mógł być za przeproszeniem. Yy, E, 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 za przeproszeniem, e, to chciałem powiedzieć, przywieziony. Czyli tutaj może chodzić o kogoś, kto się pojawi, bo na przykład przybędzie razem z wojskami. Za despotem można uznać także na przykład Putina, no chyba jest despotą. Tak mi się wydaje, e, który właśnie tam swoje wojska do Syrii wprowadził, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej prawda? Um, e, tak mi się wydaje, prawda? Mm -hmm, mm, ale także, niektórym to się kojarzy, uwaga, z, z panem Netanyahu. I co ciekawe, to się kojarzy z panem Netanyahu, Znalazłem w źródłach izraelskich pewien autor, znaczy podający się za Izraelczyka, bo to było w Dargwebie, ale pan podający się za Izraelczyka tego szalonego despotę kojarzył z Netanyahu. I mówił, że pan Netanyahu bardzo źle traktuje swój własny naród i że on jest właśnie despotą względem swojego własnego narodu. Ciekawe, co Astroweb pisze od Edgarze Casey. Amerykański śpiący prorok również uważał, że Trzecia Światowa będzie miała miejsce. Pierwszym etapem miała być fala rewolucji w krajach arabskich. Być może chodzi tutaj o tzw. arabską wiosnę, serię protestów społecznych i konfliktów zbrojnych mających miejsce w krajach arabskich w latach 2010-2013. Kolejny etap związany jest z Syrią. Pojawią się napięcia. Spodziewajcie się ich w pobliżu cieśniny Davisa. Celem działań w tym regionie będzie utrzymanie linii życia. Podobnie będzie się działo również w Egipcie i Libii, w Ankarze i Syrii, w cieśninach znajdujących się nad Australią, na Oceanie Indyjskim oraz w Zatoce Perskiej. Powyższe słowa są najczęściej interpretowane jako zapowiedź e, początkowych działań podczas Trzeciej Światowej. Później mają nastąpić e, wielkie zmiany klimatyczne. E, później e, poniżej zamieszczam zapis rozmowy, to jest z Astrowebu, e, prowadzonej podczas tzw. zwanego wedgara e, Casey'ego e, dotyczącego tychże wydarzeń. Pytanie. Jakie zmiany nastąpią na Ziemi? Edgar Case. Na Morzu Śródziemnym w pobliżu wulkanu Etny pojawią się zmiany klimatyczne. Poziom morza się podniesie. Wówczas będziemy mogli zorientować się, że czas wielkich przemian rozpoczął się. No, poziom morza się według yy, oficjalnych danych co roku troszeczkę troszeczkę podnosi. Kiedy te wydarzenia się rozpoczną? Edgar Cayce. Niektóre z nich już się rozpoczęły, choć ludzie twierdzą, że są to zjawiska przejściowe. Ciekawe. Podkreślam, że on to mówił ponad 100 lat temu. Czy okolice 100 lat temu. Czy yy, zajdą jakiekolwiek zmiany w Ameryce Północnej? Jeśli tak, w których regionach? Edgar Cayce. Fizyczne zmiany w większym lub mniejszym stopniu zajdą. W całym kraju. Jednak największe zaobserwujemy na wschodnim wybrzeżu w Nowym Jorku i Connecticut. No, nic dziwnego, tak, jak są zmiany klimatyczne, podnoszenie się e, poziomu morza, to jest to tak w miarę w miarę oczywiste właśnie, że ci wszyscy, którzy będą nad morzem, najbardziej ucierpią. Teraz będą fragmenty ze źródła jakim jest ONET. Jak najbardziej mainstreamowe medium. Artykuł pod tytułem Zapomniana przepowiednia amerykańskiego proroka o Rosji jest zaskakująca. Sprawdzimy, czy autor lub autorka się podpisała. Tak, Piotr Celebiaś. To ja przeczytam tylko fragment, bo tam jest dużo również opisane właśnie o, o tym, e, o tych readingsach i, i tak itd. Tak to już, to, już, to już powiedziałem, tego nie ma sensu czytać. Rosja nadzieją świata USA zatoną. Tylko no bardzo bym prosił, żeby tutaj nie mówić na mnie, że jakiś tam agent rosyjski, jestem, broń Boże, ja tylko czytam ze źródła spiskową teorię. Wcale nie znaczy, że w nią wierzę. Poza tym, pisowcy, jak szukacie ruskich agentów, to popatrzcie czasem w lustro. Jedna z najbardziej niepokojących przepowiedni Kejsa dotyczy wielkiego potopu, który zmieni kształt Stanów Zjednoczonych i zepchnie kraj do roli drugorzędnego gracza na arenie międzynarodowej. No to mi się właśnie bardzo mocno kojarzy z odpaleniem tej broni podwodnej, właśnie ze scenariusza Sacharowa. Obejrzyjcie sobie, jest na ten temat w komentatorze, jest na ten temat. Jest na ten temat w spiskowych teoriach. Jak nie zapomnę, to dam linki do tych materiałów. Ale jak zapomnę, to przejrzyjcie proste, po prostu playlistę spiskowe teorie. Chociaż ja tu sobie zapisuję, żeby dać żeby, żeby to było, a także te piramidy, żeby dać. Śpiący prorok. Miał na ten temat kilka wizji. Jedna z nich odniosła się do jego przyszłej inkarnacji, kiedy zobaczył siebie w ciele chłopca z Nebraska, leżącej w centralnej części USA. No właśnie, bo tutaj on, on wierzył w reinkarnację. W ogóle to jest bardzo ciekawy człowiek, który przeżył bardzo wiele zmian duchowych w swoim życiu. Casey. Był bardzo zagorzałym chrześcijaninem, bodajże protestantem. Do tego stopnia zagorzałym, że wykładał w szkółce niedzielnej dla dzieci. I dopiero któraś tam wizja przekonała go o tym, że. czy trans, któryś tam trans dopiero go przekonał, że istnieje coś takiego jak reinkarnacja. Jemu to przez dłuższy czas nie łączyło się z chrześcijaństwem, więc on przeżywał taki bardzo wewnętrzny dysonans poznawczy, taki wewnętrzny konflikt. E, dopiero potem e, pogodził z tym, że tam w pierwszym chrześcijaństwie właśnie e, wynikało, że e, to znaczy pierwsze chrześcijaństwo nie wykluczało reinkarnacji itd., 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 doszedł do wniosku, że to się jednak ze wszystkim łączy i jest ok. Tak doszedł do wniosku. Ja jakby nie, nie prorokuję, to znaczy nie wyrokuję. Mhm, mm jeszcze, może przydajmy od początku ten akapit, on niedługi jest. Jedna z najbardziej przekonujących przepowiedni Casey'ego dotyczy Wielkiego Potopu, który zmieni kształt Stanów Zjednoczonych i zepsnie kraj do roli drugorzędnego gracza na arenie międzynarodowej. Śpiący prorok miał na ten temat kilka wizji. Jedna z nich odnosiła się do jego przyszłej inkarnacji, kiedy zobaczył siebie w ciele chłopca z Nebraska, leżącej w centralnej części USA. W wizji znajdowała się ona jednak nad y, brzegiem oceanu, ponieważ cała wschodnia część Stanów Zjednoczonych y, została zatopiona. I teraz zwróćcie uwagę, dlaczego ja uważam, że to jest realizacja scenariusza Sacharowa nie poziom morza to jest poziom morza, to jest pewne konstans, nie? Jeśli więc yy, ten poziom morza podniósłby się z jednej strony, to podniósłby się też z drugiej strony. A tutaj wyraźnie widzimy tak, że ta woda wdarła się tylko z jednej części, z jednej strony. No to, to właśnie pasuje do wywołania tej gigantycznej fali tsunami, która oczywiście potem się cofnie, ale no to, co zatopi, to, co zniszczy, to już zostało zatopione i zniszczone. A przez jakiś czas no, będzie wyglądało tak, jakby te Stany Środkowe leżały nad brzegiem morza. W innym odczycie Jasnowic zapowiadał, że to samo czeka zachodnie wybrzeże, ale nie w tym samym czasie. A początek tego procesu wiązał z liczbami 58 i 98, choć nie podawał konkretnych dat. Ucierpi nawet środkowa część Stanów Zjednoczonych, Los Angeles, San Francisco, w większości zostaną zniszczone jeszcze przed upadkiem Nowego Jorku. Tam jednak pojawią się nowe pokolenia ludzi, podczas gdy południowe partie Karoliny i Georgii znikną całkowicie. Katastrofa w Stanach Zjednoczonych otworzy drzwi nowym hegemonom: Chinom oraz Rosji. W której case upatrywał zbawienia ludzkości. Jeszcze raz podkreślam, to ja tylko czytam ze źródła, proszę się mnie nie czepiać. W jednym z readingów pisał, a w zasadzie ktoś kto czytał, to wysłuchiwał tych readingów, pisał, że jeśli za naszą wschodnią granicą, czyli ich, znaczy naszą, zapanuje duchowa swoboda. A wydaje się, że taka zapanowała jeśli chodzi o religijność. Ja pam pamiętajcie, że on to mówił za czasów Związku Radzieckiego, czyli takiego ostrego przeświadowania wszystkiego, co nie było komunistyczne, a komunizm nienawidział religii w żadnej postaci. I tutaj, jeśli tak się stania, to się stało. Wyniknie z tego wielkie dobrodziejstwo dla świata. O co chodziło wyjaśnił w, ko w kolejnej kontrowersyjnej przepowiedni. Co dalej z narodami? W Rosji zrodzi się nadzieja dla świata. Ale nie chodzi o komunizm, tylko o wolność. Wolność taką, gdzie każdy człowiek żyje dla bliźniego. Narodzi się tam e, jej zasada, jej e, wykrystalizowanie zajmie lata, ale to stamtąd wyjdzie nadzieja. Ciekawe, prawda? Brzmi jak mokry sen ruskiego agenta. Ale ja tylko, czytam, ja tylko czytam ze źródła. Bo nie jestem z ruskim agentem. Aha. E, w kolejnej równie problematycznej wizji zdradził kilka dodatkowych szczegółów. Zbliżają się zmiany. To pewne. Ewolucja albo rewolucja w kwestii myśli religijnej. Proces ten rozpocznie się w Rosji. Nie chodzi o komunizm, raczej o coś o podobnych zasadach zgodnie z nauczaniem Chrystusa. To będzie jego forma komunizmu. Bardzo ciekawe. O Chinach mówił z kolei, że zaczną zbliżać się do zachodniej cywilizacji. To też już się zdarzyło. I przyjdzie dzień, kiedy państwo środka stanie się ostoją chrześcijaństwa. O, cholera! To brzmi bardzo kontrowersyjnie. Ale to nie koniec. Zapowiadany potop dotknie bowiem nie tylko Amerykę, ale też północną część. Europy i Japonię, która w całości pogrąży się pod wodą, ale nie Europa, tylko Japonia. Oprócz tego dojdzie do anomalii klimatycznych wywołanych przebiegunowaniem, o przebiegunowaniu już było, i aktywnością wulkaniczną, konfliktów w Egipcie, Libii i Syrii, oraz o, do zagadkowego, choć e, ważnego incydentu w cieśninie Davidsa między Grenlandią a ziemią. Bafina, Case przepowiedział także wiele innych dziwnych rzeczy. Śpiący prorok miał tak samo za życia, jak, jak i dziś, e, równą liczbę zwolenników i wrogów. No, ja bym tak od razu nie przesądzał, że równą, no, trzeba by ich policzyć, ale to tak ładnie brzmi takie zdanie. Zarzucano mu szarlatanerię, a profetyczne transy wiązano ze zbliżaj, y, zwyczajną autohipnozą. Jego przepowiednie krytykowano za zbytnią ogólnikowość oraz podejrzaną zbieżność z pismami Heleny P. Bławackiej, zmarłej w roku 1891 w latach 20-tych case pod wpływem znajomego zaczął zwracać się ku takim tematom jak Atlantyda czy nadciągająca epoka zmian, nowa era w dziejach człowieka. Amerykański ekstrasens twierdził, że na ziemi rozpocznie się proces, który doprowadzi do wyewoluowania nowej formy homo sapiens. W imponującym tempie rozwijać będzie się nauka i technika, powstaną nowe typy napędu, a medycyna da człowiekowi możliwość regeneracji narządów i odwracania skutków starzenia. O, to, to, to ostatnie bardzo bym chciał, wasze te. Odwracanie skutków starzenia. To, 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 to. I, to, I to wszystkich. To, 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 ja, to ja poproszę dwa razy. Ludzie powinni żyć dłużej, nie jest to im wyznaczone. Przepraszam, ludzie powinni żyć dłużej niż jest im to wyznaczone i będą tyle żyć, zapowiedział. Bardzo, bardzo bym chciał. Case mówił sporo na temat odkryć archeologicznych, także tych z pogranicza jego zdaniem, u progu e, Wielkich Przemian na e, płaskowyżu Giza, między łapami Sfinksa albo w okolicach piramidy Cheopsa. Zostanie odnaleziona komnata zapisów, czyli właśnie te Hall of Records, Biblioteka Atlantów. Jasnowic e, poruszył ten temat. W readingu z roku 1933 dojdzie do otwarcia św y, świątyni Komnaty Zapisów w Egipcie. Złożone niegdyś w sercu Atlantydy zostaną znalezione w tym samym miejscu. Co więcej, śpiący prorok zapowiadał, że archeologom uda się natrafić na fragmenty zatopionego kontynentu w pobliżu arche, archipelagu Bimini. W przeciwieństwie do wielu innych jasnowidzów, m.in. ojca Czesława Klimuszko, case nie zapowiadał. Końca świata czy cywilizacji, a, apokalipsie i, a o apokalipsie i antychryście mówił raczej jako o symbolach walki dobra ze złem, e, światła z ciemnością, prawdy z fałszem. Po, drudny, e, po trudach transformacji ma czekać nas z kolei złota era. Nim jednak do, e, to się stanie, musi nastąpić duchowa odnowa, a ta ponoć zbliża się wielkimi krokami, twierdził. I ta właśnie Duchowa odnowa ma przyjść z Polski, co nie ukrywam, bardzo, bardzo mnie cieszy i bardzo mocno na to czekam. I tyle. Jeśli chcecie, to proszę, piszcie w komentarzu, że chcecie. E, damy drugi, drugi materiał o Edgarze Case'ie, o Polsce. Może nie jako kolejny, tak całkiem taki następnym w sensie, bo to wiadomo, że nie wszystkim się podoba, więc chciałbym, żeby te materiały nie były jeden po drugim, ale bardzo, bardzo szybko. Może w ramach drugiej niedzieli czwartkowej. Bardzo bym chciała, Może właśnie za tydzień, za dwa tygodnie. E, właśnie o tym dokładnie możemy sobie porozmawiać. O o dokładnie o tych metodach, jakie on leczył, dokładnie jak wyglądały te readingsy. O, o, tajem, o kroniki Akaszy proszę nie piszcie. Nie dlatego, że ja ich nie chcę zrobić, wręcz przeciwnie, ja je już robię, tylko to jest tak bardzo skomplikowany temat, że ja go robię od dwóch lat i nie wiem, może jestem za głupi, nie wykluczam tego. Ale zaczynam to robić, zaczyna mnie bardzo mocno boleć głowa, i na jakiś czas muszę przerwać. W każdym razie, bo to nie chodzi o to, że tego jest bardzo dużo, choć jest, ale to chodzi o to, że. Yy, że. Jakby to ładnie powiedzieć, to jest bardzo, bardzo skomplikowane. Czym te tajemnice, czy tam te kroniki akaszy są, jak tam weź i tak dalej. Tu się pojawiają kwestie parapsychologiczne, kwestie podróży astralnych, zdefiniowania astrala i tak dalej. Jezu, jakie to jest skomplikowane. Wydaje mi się, że łatwiej byłoby wymyślić, jak łatwo wytłumaczyć wam, jak policzyć całki a wcześniej się nauczyć, bo już chyba zapomniałem, musiałbym sprawdzić, ni, ni, niż to. W każdym razie na pewno kroniki Akaszy w końcu będą. No i tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Proszę nie tylko o łapki w górę, ale również o komentarze i udostępnienia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!